Nie żyje kobieta, dziecko ciężko ranne. W akcji śmigłowiec LPR. Do tragicznego wypadku doszło w sobotę po południu na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Tytusin, województwo lubelskie. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Kierująca osobówką kobieta zginęła na miejscu. Dziecko, z którym podróżowała, zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Samochód osobowy został doszczętnie zniszczony. Tragiczny wypadek w Lubelskim. Nie żyje kobieta, dziecko w szpitalu. Do wypadku doszło w sobotę 10 sierpnia godzina 16:00 na drodze krajowej nr 12. W miejscowości Tytusin na Lubelszczyźnie kierująca osobową Toyotą z nieustalonych na ten moment przyczyn zjechała ze swojego pasa ruchu na przeciwległy i zderzyła się z nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówką marki Renault. Pojazdem kierował 27-letni obywatel Ukrainy. Policja przekazała, że mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Mundurowi potwierdzili, że był trzeźwy. Kobieta zginęła na miejscu, dziecko trafiło do szpitala. Wstrząsające zdjęcia z wypadku. Do wypadku zadysponowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja poinformowała, że kobieta kierująca osobówką w wyniku zdarzenia zginęła na miejscu. Podróżowała razem z dzieckiem. Kierująca samochodem zginęła na miejscu. Jechała wraz z pasażerem. Dziecko w wieku około od 10 do 12 lat zostało śmigłowcem przetransportowane do szpitala, przekazał podkom. Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. Policja opublikowała również zdjęcia z miejsca zdarzenia. Samochód osobowy po zderzeniu z ciężarówką został dosłownie zmiażdżony. Zarówno auto, jak i ciężarówka po wypadku wypadły do przydrożnych rowów. Auto zostało dosłownie zmiażdżone po zderzeniu z ciężarówką. Droga krajowa nr 12 po wypadku była zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy przez miejscowości Pawłów, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec, Chełm. Utrudnienia po zdarzeniu trwały przez blisko 3 godziny. Dopiero przed godziną 19:00 ruch w tym miejscu został wznowiony. Policja prowadziła swoje czynności pod nadzorem prokuratora. Mundurowi będą wyjaśniać szczegóły i dokładne przyczyny tej tragedii. Lubelska policja opublikowała dramatyczne zdjęcia z miejsca wypadku. Widać na nich, jak poważnie zniszczony został samochód osobowy po zderzeniu z ciężarówką. Na ten moment nie ma szczegółowych informacji o stanie zdrowia dziecka przetransportowanego do szpitala.